Elo, elo, z tej strony Koluch, witam was w trzecim odcinku z gry The Hunter, Call of the Wild. W poprzednim odcinku kierowaliśmy się mniej więcej w te okolice. Dzisiaj dla odmiany pójdziemy mniej więcej tu, a jak starczy czasu, to odwiedzimy punkt obserwacyjny, zresztą zaznaczę go. Już. Dobra, zaraz ruszamy, tylko... Włączę stopper. No, dobra, już możemy ruszać. Jak tam amunicji? Jeszcze mamy dużo. Dobra. I dzisiaj też, jak znajdziemy jakiegoś Daniela, to upolujemy Daniela. Znaczy, zrobimy najpierw mu zdjęcie, ale to musi być byk. Czyli samiec. Bo jak będzie samica Daniela, to nam go nie zaliczy tego questa. A więc... I jak... Tak, Hania robi odcinek. No, właśnie tam się moja... Jak słyszeliście, to moja siostra się tam odezwała. No. Więc teraz... Tylko... Czekać, aż znajdziemy jakiegoś zwierza. Dobra. Na razie żadnych tropów nie widać. Dobra. Na razie jeszcze jest czysto. Dobra, ale to zależy też, jakie to są tropy. Sarna. No sarna, ale... No dobra. Nie wiem, czy to jest świeży trop, czy nie. No więc... On idzie w przeciwną stronę do kierunku, gdzie jest punkt obserwacyjny, a więc puścimy sobie. Dobra. Ile jeszcze? 500 metrów. O. Daniel, ale też nie wiem. Wiem, że jesteś po fallow deer. Be sure to stay concealed. They have some of the best eyesight among the reserve animals. Their good hearing and smell doesn't make things easier either. Dobra. To jest też problem, że mamy ślad Daniela, trop, ale jak nie mamy umiejętności, znajomość tropów, to nie będziemy wiedzieli, czy to jest samiec, czy samica i będzie... jakby to był samiec, to... Mógłbym się za nim pogonić trochę. Gdyby była samica, no to jeszcze ten trop byłby bardzo stary. I okazałoby się, że to jest właśnie samica, jak już przez praktycznie pół mapy ją gonię.
To bym się trochę wkurzył. Na samice punktacji dużej nie ma, a więc... Kurde, no gdzie są te Daniele? Sarna. Jest tam gdzieś? Nie widzę. Dobra. Co? Dobra. Czy mi się zdaje? Czy słyszę ją? Jest. Ona? Tak. Samiczka. Dobra, obróciła się. Z krzaków. To jest... Samiec! Dobra, mamy samczyka. Jest. Dobra. Sam... W 7 minucie nagrania mamy pierwszą tom. Złoty! O kurde. To nieźle. To jest... Grałem wcześniej, to nigdy nie miałem złotego tego. Moment, mam jakąś nagrodę? A. No mam 100 expa. Dobra, to nie. Już tak na dobrą sprawę mógłbym kończyć polowanie. Dopiero tak nie wiem. Przepraszam, użyłem słuchawka, mieć mikrofon. Dobra. Mniej więcej 8 minuta nagrania. I pierwszy, i pierw, pie, i tego, i samczyk. Ze zło. Samczyk, trofeum złote. Nawet zapomniałem, jaka punktacja była, ale wysoka. Trzeba sprawdzić na tym, na przy montażu, ale ja jestem zadowolony. To bardzo. I przepraszam, że dzisiaj odcinek pojawi się trochę po 18, chyba. Chyba po 18, nie jestem pewien. Tak trochę później nagrywam. No, ale jeszcze wszystko się zobaczy. Jak wyjdzie po 18, przepraszam was, bo mniej więcej o 18 będą się pojawiać odcinki. Jak o 19, jak będzie o 19, to was przeproszę. Jak o 18, no to tak na zapas powiedział. Ostrzegłem. To znaczy, nie wiem. Powiedziałem. Widać? Jest. Samica.
Obecnie jest drzewo. Dobra, ona tu leży. Dobra, to akurat było proste. I myk. To jest brązowa punktacja za... Punktacja 500... No. Dobrze jest. Ile? 300 metrów. A dobra, lisy nie upolujemy, bo jak mówiłem w poprzednim odcinku, będą melone z niego. To jest Daniel, nawet nie wiem jaki Daniel. Więc odpuszczam. Dobra, sarna. A nie, ten kawałek to się przebiegniemy już. 10 minuta nagrania mniej więcej. Więc odkryjemy ten punkt, jeszcze tam... Jeszcze coś może upolujemy. Kurde, z złej strony podchodzę. Daniel. O, zaraz ocenię. Jaki ten trop jest bardzo stary, no to nie. Kurde, od złej strony podchodzę tą górę. Nagoda się ciągnie. To teraz naokoło będę musiał iść. A źle jest. No ale... Jak na przykład byśmy poszli drugą stronę, to byśmy tych dwóch sarenek nie upolowali. A więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Lis. Tak, lisy mnie nie obchodzą. Jeleń szlachetny? Red deer are magnificent and quite vocal. Their senses aren't as good as the fallow deer's, but they're much bigger and tougher to down. So be sure to use an appropriate caliber weapon. Or just go for the heart. Dobra. Tu są już mniej więcej... Tam idziemy lisa. Tam był lis. Tam był na stówę lis. Tak. Szybko. Kurde. Nie przycelowałem nawet. Trzeba je sprawdzić, czy dostał. Ale chyba nie. Nie trafiłem. W sumie... Jak on jest blisko, to powinien... Powinienem go tutaj gdzieś dojrzeć. Jest tam gdzieś? Kurde, ale zepsułem. Nie, on tu szedł. Moment, na chwilę rozłączę mikrofon. Zaraz upolujemy tą sarnę. Kolejna sarna.
Dzisiaj może być trochę krótszy odcinek. W sumie nie. Jeszcze tak mniej więcej 5 minut. Będzie tak jak zawsze. 20 minut. Nie ma. Gdzie jest ta sarna? Jest. Dwie. Samica. Samiec. Dobra, samica i samiec jest. Dobra, samiec biegnie, samica nie wiem. A mi nie obchodzi. On. Chodź tu bliżej. No chyba wiedzą, że tam jestem. Dobra, obróć się tylko. Będę strzelał. Obróć się. Muszę się trochę oddalić. Dobra, leży. No, dobra. Kolejny samiec jest upolowany. Za tamtą samicą nie chce mi się gonić. Ona mnie nie obchodzi. O, srebrny. 788 punktacja. Jest dobrze. Dwójka. No. Dobra. Jest bardzo dobrze. Dzisiejsze polowanie jest udane. To nawet bardzo. O, nowy sztucer. Tak bardziej. Teraz możemy na lisy polować. I nie będziemy lonych. Tak, 17 minuta, no to i tutaj jest wejście na górę. No to już wchodzimy i kończymy. Będziemy kończyć. Poszukaj wieży na wzgórze, nie minie się nagroda. No to to się poszuka, ale nie teraz. Dobra, teraz już się przebiegniemy, bo... Ale nie, dobra. Dzisiejsze polowanie uważam za udane. Nawet bardzo udane. Co my dzisiaj upolowaliśmy? Jedną samicę i dwóch samców? Coś takiego. Z czego jeden samiec miał... tego, srebrne, to ten... przed chwilą upolowaliśmy. Ten pierwszy to miał złoto, chyba. Coś takiego, ale nie jestem w 100% pewny. No i tego lisa moglibyśmy upolować, ale kurde, nie trafiłem. Nie trafiłem. To nawet jakbyśmy go trafili, nie wiem. Obojętnie gdzie, to i tak by... I tak by leżał na miejscu, bo to jest lis. Wioska turystyczna. Dobra, 19 minuta nagrania, zaraz będziemy kończyć. Berlinki? Nie. Nie można strzelać. W sumie jaką... Nie, dobra.
Gdzie tu się idzie? Tędy. Dobra, zaraz. Kończymy odcineczek. Lis! Drugiego lisa zobaczyliśmy, co się dzieje. Dobra. Gdzie on biegnie? Dobra, zgubiłem go. Dobra, zgubiłem. O, kolejny! Leży, dobra. Dostał i lisek. Jaki? Potwierdź. Samica, 8 kilo. Co w płucu dostała? A no to jest zerowa etyczność, no bo to... Ale nie, dobra. Jeszcze lisu upolowaliśmy. Zerowa etyczność, tak jak mówiłem, to jest lis, a więc... Na lisa to trzeba byłoby z docenta polować, którego odblokowałem... którego zresztą... Jakbyście chcieli polowanie na lisa, to napiszcie w tym... w odcinku, to jak tylko będziemy mieli wabik... jak tylko będziemy mogli kupić wabik... O, wieża na wzgórzu. Okej. 21 minuta nagrania. Dobra. No, wieża na wzgórzu, a nie minie ci nagroda. Gdzie jest nagroda? No... Jest coś? O, nowy poziom. Dla mnie to jest wystarczająca nagroda. Ale tu jeszcze... Ale na razie, drodzy widzowie... of World War II tanks. Every year, new historical artifacts are found by people in the reserve. Perhaps you'll be lucky enough to find some of your own. No, a więc mówiłem... No dobra, nie. Na początku tą umiejętność z tym... Tą, co przed chwilą ulepszyłem, na trzeci poziom ulepszyłem, bo to się najbardziej moim zdaniem przyda, na przykład przy tropieniu zwierząt. A później odblokujemy tą, co znajomość tropów to się chyba nazywało. A w każdym razie to, dzięki któremu wiemy, czy na przykład to jest samiec, czy samica. Na przykład sarny albo jelenia. Ładny widok. Dobra, już widać punkt obserwacyjny. Już powoli będziemy się żegnać, tylko tam dojdę. ...40 metrów. No dobra, już się nie pokazuje nawet w metrach. Ale nie no, tu musicie przyznać, że ta gra jest piękna. A tylko problem, że ja gram na niskich ustawieniach, bo gdybym grał na wyższych, to... Nie. Komputer by mi nie wyrabiał. Jeszcze przy nagrywaniu. I o 60 klatkach nawet nie ma co marzyć. No a więc... O, tutaj jest ten. Dobra, drodzy widzowie, w następnym odcinku pójdziemy tutaj, do tego obozu. A w tym momencie będę się z wami żegnał. A więc to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa.